No to układamy krzesełka w okrąg. W gimnazjalnej klasie pierwszej A wychowawczyni Anna Turczyn organizuje zajęcia integracyjne. Monika Barańska nie może się doczekać, aż ośmieszy Ulę wiadomością, jaką zdobyła na jej temat od swojego kuzyna. Ej, robię dzisiaj piżama party. Wpadniecie razem z Ulką? Jak mi starzy pozwolą, nie lubią jak śpię poza domem. Dobra, fajnie. Dobra, siadaj już na miejsce, poproszę o ciszę, bo chciałabym zagrać w głuchy telefon z wami. Ale najpierw może kogoś poproszę, kto mógłby na środku z krzesełkiem usiąść? Ja mogę. Okej, zapraszam, fajnie. To słuchajcie, teraz mówimy komentarze na temat Uli, każdy po kolei, ale skupiamy się tylko na pozytywach, okej? Kto może zacząć? Ja mogę. Świetnie. Tylko pozytywne komentarze. No to się tak przychracie, co jest grane? Krystian. No, bo Ula jest miła, dobrze się uczy, jest niezłą laską i w piątej klasie nawet dziewczyna szkolnej ścikała się do łóżka. Naprawdę to zrobiłaś? Daj mi spokój. Mogła się ścikać do łóżka. Chodź się śmiać. Ula, Ula, poczekaj. Jesteście świnie. Ula. Ula. Ula, nie przejmuj się. To tylko głupie żarty. Ja nic nie rozumiem, ale to wszystko prawda. To co oni mówią? Ulka, tak mi przykro. Co ja mam teraz zrobić? Ula, najgorzej jak będziesz pokazywać, że się przejmujesz. Wróć do klasy, obróć to po prostu w żart. Nie, nie ma mowy, nie wrócę tam. Chcę iść do domu. Niech mnie pani zwolni. Dobra, ja zadzwonię do twoich rodziców. Dziękuję. Anka, idź po moją torbę. Czego chcesz? Tak mi przykro. Straszna siara. Jak Anka mogła ci to zrobić? Anka? Siedziała obok mnie, słyszałam, co mi mówiła do ucha. O czym ty mówisz? Jesteś pewna? Niestety. Chciałabym, żeby to nie było prawdą, ale... Uczennica, która zaplanowała całą intrygę, postanawia w zemście skłócić najlepsze przyjaciółki, Anię i Ulę. Dzięki za wygadanie mojego sekretu. Co? Monika mi powiedziała. To ty wygadałaś. Nieprawda. Monika twierdzi co innego. Wierzysz jej, a nie mnie? Tylko ty w całej klasie wiedziałaś. Super! W życiu bym nikomu o tym nie powiedziała. Nie rozumiem, jak Ula może wierzyć tej wrednej Monice i mnie o to oskarżać? Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami, ale chyba się pomyliłam. Ula jest przekonana, że to Ania zdradziła jej sekret. Nie ma pojęcia, że plotka wyszła od Moniki i jest częścią zaplanowanej przez nią zemsty. Dziewczyna jest załamana. Sorki, Ulka, ale ty dzisiaj u mnie nie śpisz. Chyba, że w wannie. Ula, zainwestuj w pampersy. Chłopie, co z tobą nie tak? Nie rozumiesz, że to jest śmieszne dla ciebie? No wcale. Robię dzisiaj piżama party. Niech mi pani uwierzy, nie chcę mieć ściganego łóżka. Od kiedy wy jesteście tacy wredni? Do klasy. Jestem spalona w tej szkole i to wszystko przez Ankę. Jak ona mogła mi to zrobić? To jest moja najlepsza przyjaciółka? Na pewno. Już nigdy się do niej nie odezwę. Uczniowie z kółka modelarskiego ponownie spotykają się po lekcjach, żeby grać w pokera na pieniądze. Tym razem zamierzają wciągnąć w nielegalną grę nowego kolegę. O stary, Aleks Strażuraw. Obrazimy się, czy co? Zniszczyłeś mój samolot. Próbowałem go naprawić, ale się nie dało. Wiem, wiem. I przepraszam, miałem zły dzień. To co, pokój na wysokościach? No weź się odpręż, ja ci zniszczyłem samolot, ty na mnie naskarżyłeś, jesteś mi kwita. Podoba ci się nasza łódź? Czemu tak właściwie sklejacie ją tak długo? Dobra. Pokażmy koledze. No. Zobaczysz. Co wy robicie?
Mamy taką tradycję, że zanim zaczniemy sklejać modele... Dobra, idź szatować. No, idę przejść. To strzelamy sobie partyjkę pokera. No a Małek o tym wie? Małek nie musi wiedzieć o wszystkim. Czy musi... Co to, twój tatuś? Wiesz, nie chciałem na ciebie skarżyć, dobra, tylko... Dobra, dobra. Co było, to było, byle się nie powtórzyło. To co, dwie dychy na wejście? No, tak standardowo. No co tak stoisz? Masz 2 dychy? No mam, ale to na prezent dla Małka. Jaki prezent? Ktoś ci głupot nam opowiadał. Naprawdę gracie na pieniądze? Przecież tak nie można. Jakby się Małek o tym dowiedział. Chcesz być w naszym kółku, Jason? Jason? Co? Ksywę ci wymyśliłem. Takie tam zdrobnienie od January. Ja jestem Marcello. Ale z ciebie dzieciak. Nieprawda. No to siadaj i wyciągaj kasę na stół. Śmierdzi mi tu tchórzem, co nie? No dawaj. Ja się nie boję. No, ja myślę. To rozumiem. Jakiś konkret. Tak ma być. Tylko mi sobie ręce umyj z kleju, żebyś nam nie poznaczył kart. Dobra. Się pospiesz. Ja mamy całego dnia. Co za idiota. Kretyn głupi. Boże. W życiu nie grałem w pokera. Nie mam o tym bladego pojęcia. No i co będzie, jak ktoś nas złapie? Nie wiem, nie podoba mi się to, ale jak z nimi nie zagram, to wyjdę na prawdziwego tchórza. Nowy uczeń z kółka modelarskiego gra z kolegami w nielegalnego pokera. Chłopak ma szczęście nowicjusza i wygrywa każde rozdanie, co mocno denerwuje Marka. 10, 6, 3, 5 i dama. Na głupiej pary. Nie masz chyba sobie żartujesz, przez ten kolor. To znaczy? To znaczy, znowu wygrałeś. Sukin kot! Ej, nie oferta i tyle. Oszukiwanie, ale patrz na niego, on mógłby oszukiwać. Stary, jak on wygląda. Ej, co jest? Słuchaj was na cały korytarz. Jason wygrywa. Uspokój. Serio? Tak, serio. Kantował koleś po prostu. No i musiałeś go bić? Teraz poleci no do Marka. No i co się stało teraz? Nie poskarżę się. Robimy go pierwsi. No nie wiem. Człowieku. No w zasadzie to jego forsa. Rozwijajcie to. Nie, nie rozśmieszaj. Nie ma na co czekać. Ruchy. Daj mi plecak. Chowasz? Schowam. Dobra, spoko. To lecimy. Ale mnie wkurzył ten cały Jason. Może miałem szczęście, nie wiem, w dupie to mam. Nie oddam mu kasy i na pewno nie pozwolę, żeby na nas zakablował do Małka. Ula Mielczarek, uczennica klasy pierwszej A gimnazjum, zwolniła się z lekcji po tym, jak złośliwa koleżanka ośmieszyła ją przy całej klasie. Gimnazjalistka postanowiła, że nigdy więcej nie wróci do nowej szkoły. Cześć, Ula. Co się stało w szkole? Ula, zaczekaj, porozmawiaj ze mną. Nie wytrzymam w tej szkole. Spokojnie, opowiedz mi, co się stało. Mam dosyć. Wszyscy się dowiedzieli o incydencie z 5. klasy. Tak mi przykro, kochanie. Nie wrócę tam. Chcę zmienić gimnazjum. Ula, nie możesz. Dopiero co zaczęłaś rok szkolny. Ale wszystko się zepsuło. Przecież mówiłaś, że ci się podoba. Że ludzie są fajni, że nauczyciele w porządku. No, tak było na początku, ale po tym, jak się wszyscy dowiedzieli... Ula, nie możesz poddawać się po jednej porażce. Mamo, ty nie rozumiesz. Wszyscy się ze mnie śmieją. Ty nie wiesz, jak to jest, kiedy ktoś na ciebie krzyczy Ula Sikula. Kochanie, wszystko się jakoś ułoży. Jak? W podstawówce śmiali się do końca. Bo wiedzieli, że się tym przejmujesz. Zostaw mnie w spokoju, nie wrócę tam. Ula! Mama nic nie rozumie, dla niej wszystko jest takie proste. Zsikała się do łóżka, wielkie halo. Ale dla mnie to jest koniec świata. Ona nie wie, jak to jest, kiedy wszyscy się z ciebie śmieją. Klasowa intrygantka Monika Barańska udaje, że martwi się o Ulę. Tymczasem to ona zdradziła jej tajemnicę z podstawówki. Ula, koleżanka do ciebie. Obiecuję, że się nie będę śmiała. To ja was zostawię same. Monika, co ty tutaj robisz? Chciałam ci powiedzieć, że im przykro. Nie przejmuj się tą samą historią. Łatwo ci mówić. A może jakoś byś się odegrała na Ance? Co masz na myśli? No, byłyście przyjaciółkami. To chyba mówiłyście sobie różne rzeczy. Na pewno masz coś na Ankę. No, Anka wypycha sobie stanik watą, żeby Boże ma większy pies. Co? Napisz o tym na fejsie. No coś ty, nie będę taka jak ona. Jak chcesz. Masz coś do picia? Jasne. Może być kola? Może być. Hej.
zaraz wrócę. Okej. Monika zamierza ośmieszyć drugą z przyjaciółek, a winę zrzucić na jej koleżankę. Niestety, ale kola się skończyła. Może być sok? Może być. Może oglądamy razem jakiś film? Niestety, ale muszę już iść. A. Czemu? Za pół godziny mam korki z angielskiego. Muszę ci powiedzieć tylko, że możesz na mnie liczyć. No okej. To trzymaj się. Ula nawet się nie domyśla, że właśnie ośmieszyła swoją najlepszą przyjaciółeczkę na fejsie. Pupuszki nierozłączki będą skończone w naszej klasie i pokłócą się ze sobą na zawsze.